Witam w prezentacji i montażu 54 numeru Ursusa C330 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy prawą dolną część pochwy mostu, wałek mechanizmu hamulcowego, uchwyt, wspornik, złącze 1, złącza 2, dwie sztuki, wspornik płotnika, pęty i śrubki.
W tym numerze do prawej pochwy dynnego mostu zostały włożone dwa przewody oświetleniowe. Zostały połączone dwie połówki pochwy i zostały przymocowane drobne elementy do niej. Po montażu części z 54 numerów mamy zmontowane osłonę silnika z pokrywą osłony silnika, atrapę chłodnicy, lampy, wspornik przedniej osi z chłodnicą, przednią oś z dwoma zwrotnicami, błotnikami i dwoma kołami, obciążnik, zaczep, silnik, zbiornik paliwa z głośnikiem, kolumna kierownicy z kierownicą, prawą i lewą część obudowy skrzyni biegów i tylnego mostu, lewą i prawą pochwę tylnego mostu, zwolnicę, tylny błotnik ze światłem, dwa akumulatory, zbiornik powietrza, część przekładni kierowniczej z gąszkiem kierowniczym, dwa stworznie, dysze przyczepy z ramą. Numer 54. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji i zdjęcie modelu z przodu, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z przyczepą. Chłopski ciągnik Deutsche F1M 414 został opracowany z myślą o przeciętnym niemieckim rolniku, który tą maszyną miał zastąpić konia. Traktor musiał być tani, wydajny i ekonomiczny w eksploatacji. I taki był maluch z kolonii. Ciągnik produkowany w latach 1936-1951 cieszył się w swojej ojczyźnie popularnością i w znacznym stopniu przyczynił się do mechanizacji niemieckiego rolnictwa. Mały Deutsche był najczęściej kupowany jako pierwszy traktor w gospodarstwie. Dieslowcy pionierzy. Zanim w latach 20 ubiegłego wieku firma Deutsch weszła na rynek ciągników rolniczych, była znana z produkcji rozmaitych maszyn, w tym silników spalinowych. Oferowała je od 1864 roku. Mamy zdjęcie i informację, że nie sposób się nie uśmiechnąć na widok małego Deutsche, który przypomina pękatą żabkę, ewentualnie powiększoną dziecięcą zabawkę. Mimo zapadnego wyglądu to jednak poważny traktor. Mamy zdjęcie i informację, że niska cena zakupu, niewielkie zużycie paliwa oraz spore możliwości F1M 414 sprawiły, że ten model cieszył się dużą popularnością wśród niemieckich rolników. Przedsiębiorstwo Deutsch weszło na rynek maszyn rolniczych w 1924 roku. W zawładnięciu znaczną jego częścią pomogły mu silniki własnej produkcji, które napędzały traktory marki. Mamy zdjęcie i informację, że akcesoryjna kabina, a właściwie budka dla kierowcy, zapewniała umiarkowaną ochronę przed opadami i wiatrem, ale już nie przed chłodem. Na uwagę zasługuje wycieraczka. Deutsch, jak większość zakładów przemysłowych, podczas wojny zajął się produkcją militarną. Po 1945 roku przedsiębiorstwo wróciło do swojej branży. Mamy zdjęcie i informację, że ciągnik wyróżniał się bardzo prostą konstrukcją. Wersja przedwojenna miała wyłącznie hamulec taśmowy. Dopiero egzemplarze produkowane od 1946 roku wyposażono w hamulec nożny działający bezpośrednio na koła. Mamy zdjęcie i informację, że mały ciągnik sprawdzał się w transporcie. Według danych producenta mógł uciągnąć przyczepę z 8-tonowym ładunkiem. W praktyce nieraz ściągnął więcej. Kiedy warszawskie zakłady mechaniczne Ursus rozważały zakup licencji na produkcję traktorów, brały pod uwagę m.in. ofertę firmy Deutsch. Ciekawostka. Jednym ze zjawisk, które można zaobserwować w rolnictwie, jest tzw. cykl świński. Polega on na tym, że nadpodaż i niedobór ściśle ze sobą wiążą. Po każdym roku, kiedy ceny w skupie są opłacalne, rolnicy zwiększają produkcję. W efekcie towaru jest zbyt dużo i ceny spadają. Rolnicy zmniejszają hodowlę, wywołując w ten sposób niedobór na rynku, co ponownie winduje ceny. Galeria Ursusów. Mamy zdjęcie z punktu skupu warzyw i owoców z Skowronka. Sadowniczka przywiozła jabłka Ursusem C330. W czasach Polski Ludowej, mimo rozmaitych deficytów krajowych, owoców nie brakowało. 1981 rok. Mamy zdjęcie i informację, że w czasach PRL-u brakowało autobusów. Krajowa produkcja nie zaspokajała potrzeb. Do transportu na krótkich dystansach wykorzystywano więc ciągniki i przyczepy osobowe. Na zdjęciu Ursus C330
1955 i wiezie do szkoły dzieci spod białostockich wsi. 1974 rok. Mamy zdjęcie Ursusa C385, który ugniata siano na kiszonkę. Pasza ta budzi pewne kontrowersje ze względu na charakterystyczny nieprzyjemny zapach, który obficie wydziela. Karmienie bydła kiszonkami ma wpływ na smak mleka. 1980 rok. Mamy zdjęcie informacji, że gdyby nie Ursus C360 stojący obok stodoły, można by uwierzyć, że uwieczniona na zdjęciu gospodyni spod Lesznowoli to aktorka na planie w serialu Chłopi, będąca ekranizacją powieści Władysława Reymonta. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem i pokazane części po montażu. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli wsporniki, korba, cięgno, obrotnica. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.